miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni wiecznej cytrze. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Nie wiem, czy Was kiedyś w życiu coś podobnego spotkało? Czy przyczepiła się do Was kiedyś jakaś melodia? Słuchajcie, jak to było niesamowicie bolesne i ze mną było tak, że bez względu na to, czy jadłem zupę, czy odmawiałem różaniec, czy teraz w tym wieku muszę już kilka razy wstawać w nocy, słuchajcie, bez przerwy wszystko mi grało. I opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie. Żebyście zobaczyli, jaka straszna męka. Nie mogłem się od tego czepić. Mamy ze Skadami taki układ, że z reguły 2 tygodnie po świętach wielkanocnych nie gramy koncertów, w związku z czym ja byłem codziennie na dyżurze u mamy. I gdzieś po tygodniu takiej męki i z tą melodią idę sobie przez korytarz w szpitalu i podchodzi do mnie jakaś pielęgniarka i mówi tak: dzień dobry panu, serdecznie pana przepraszam, chciałem się tylko dowiedzieć, czy pan to jest pan? A my siostrę, ja już sam nie wiem, ale zaraz sprawdzę. Chyba pan! No proszę pana, nie o to mi chodzi! Proszę pana, nie o to mi chodzi, proszę pana! Tylko chciałem się dowiedzieć, czy pan to jest ten Jan Budziaszek? No jestem Jan Budziaszek, a co? Bo wie pan co? Mam taką koleżankę, która się wstydzi panu powiedzieć, a ona jeszcze nie ma dzienniczka perkusisty. Mówi, jakiś problem, proszę bardzo. I na drugi dzień ta pielęgniarka, która dostała ten dzienniczek perkusisty, przychodzi do mnie, jak siedzę przy mamie. Mówi, panie Janku, bo tutaj taka pielęgniarka, siostra Ela, mówiła, że pan ma jakieś niesamowite rozważania różańcowe i drogi krzyżowej, nie dałoby się załatwić? No proszę bardzo. I słuchajcie, nie mija jeden tydzień kolejny, jak cały pierwszy oddział wewnętrzny szpitalu Narutowicza w Krakowie chodzi z różańcem w ręku. A to, że chodzi z różańcem w ręku, to nie jest nic wielkiego. Dlatego, że każdy z nas ma przy sobie tą najważniejszą broń przeciwko szatanowi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wyjść z domu i nie mieć przy sobie tej broni. Ja mówię moim kolegom alkoholikom, zawsze mówię, chłopaki, noście przy sobie poświęcony różaniec, jak ci łamie, nie możesz wytrzymać, włóż rękę do kieszeni i trzymaj, nawet gdybyś nie odmawiał tego różańca, zobacz, jakie iskry będą się sypać. Każdy z nas to ma, to jest nic. Tylko co się stało w tym szpitalu? Nagle cały pierwszy oddział wewnętrzny zaczął chodzić uśmiechnięty. Wyobraźcie sobie szpital, w którym niemal codziennie ktoś umiera. Na moich rękach umarło kilkanaście tych moich starszych koleżanek. Bardzo podniosły moment, ale za chwileczkę wszyscy uśmiechnięci, salowe, pielęgniarki, lekarze, chorzy, wszyscy uśmiechnięci. Słuchajcie, jak te dziewczyny, pielęgniarki zaczęły się uśmiechać. Ja normalnie, jak się dziewczyny... Zobaczcie, no popatrzcie, jak anioł się zrobił. Nie patrz na mnie, bo się rumienię. Słuchajcie, słuchajcie, zrobiło się naprawdę, znalazłem się w niebie i zrobiły się tak przepiękne te dziewczyny, że dosłowałem dreszczy, nie mogłem się patrzeć normalnie na tym. W ogóle niebo, w tym szpitalu się zrobiło niebo. Ale jak to w życiu bywa, jedna z pielęgniarek była jeszcze piękniejsza od wszystkich. Wyobraźcie sobie piękną, wysoką blondynkę, lat około 40. Zawsze młodzi ludzie się uśmiechają i mówią, 40. Mówię, spokojnie, ja mam 60, to przełożenie na 40 jest prawidłowe. I słuchaj, która każdy swój dyżur rozpoczyna od tego, że przychodzi kilkanaście minut wcześniej, obchodzi cały oddział, z każdym chorym się przywita, uśmiechnie, porozmawia, tak dopiero zaczyna swoją pracę. I któregoś wieczoru, jak siedziałem przy mamie, ona przychodzi do mnie i mówi, panie Janku, może byśmy mamie wyjęli cewnik, bo widzę, że bardzo cierpi. A mówię, kto tu jest ciało medyczne? Ja czy ty, kto ma wiedzieć, ten cewnik wyciągnąć czy nie wyciągnąć? Ona mi, bo wie pan, po kilku miesiącach cewnikowania porobiły się mamie takie nadżerki, obrzęki i każda najmniejsza nadżerka, kropelka wywołuje u niej olbrzymi ból. Gdy wyjmiemy ten cewnik, to i tak ma pan persa założonego, to się przynajmniej nic nie stanie? To się nic nie stanie, a przynajmniej nie będzie tak cierpiała. I ona w momencie, kiedy wyjmuje ten cewnik, ja mówię do niej, siostro, ja cię tak obserwuję od dłuższego czasu, powiedz mi, skąd ty czerpiesz miłość od tych chorych? Skąd ty masz tą miłość? Powiedz mi szybko. Powiedz, skąd to czerpiesz? Skąd to masz? A ona już wiedziała, że ja piszę ten dzienniczek perkusisty i mówi tak, panie Janku, niech po sobie pan nie myśli. Ja nie jestem jakąś super katoliczką. Ja nawet nie jestem pobożną kobietą. Tylko wie pan, ja chodzę między tymi chorymi, a szczególnie tymi ciężkimi przypadkami, to tak mi się wydaje, jakby to cierpienie i ta ofiara to były za mnie. Słuchajcie, zrobiło mi się zimno, gorąco, dostałem dziwnych dreszczy. Musiałem natychmiast wyciągnąć zeszyt, który noszę zawsze przy sobie i napisać zdanie, które znowu uderzyło mnie w głowę. Do nieba idzie się nie dlatego, że nosiło się habit, czy pisało mądre książki o Panu Bogu, ale dlatego, że było się dobrym jak chleb. I tak powstał tytuł szybkiej mojej książeczki, bo jak siedziałem przy mamie, przeglądałem moje stare zeszyty z adoracji szczuwań, gdzie te myśli mi się pojawiały, zrobili taką redakcję i powstała książeczka właśnie z moimi złotymi myślami.
Do nieba idzie się nie dlatego, że nosiło się habit czy pisało mądre książki o Panu Bogu, ale dlatego, że było się dobrym jak lep. 15 maja jadę na dyżur do mamy samochodem przez Kraków, a tu cały czas walka. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu. Usiadłem koło mamy, mama jakoś dziwnie oddychała. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem, że jakby oddech był sprzężony biciem serca. To mniej więcej wyglądało tak. Pierwszy raz od kilku tygodni miała otwarte oczy. Patrzyła się na mnie i chyba chciała mi coś powiedzieć, bo usta się jej poruszały. Patrzyłem z takiej odległości na te usta, nie zrozumiałem, co mi chce powiedzieć. Złapałem ją za ręce, może jeszcze kiedyś zobaczycie taki obrazek. Mama ważyła niecałe 20 kg, natomiast dłonie i stopy nieprawdopodobnie obrzęknięte, jakby ktoś tam jakieś galarety naładował. Złapałem matczyne bochenki w moje ręce, ponieważ ja niczego innego nie potrafię. Zacząłem odmawiać różaniec, ale co z tego, jak całe moje wnętrze emigrało. I opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie. Za 10:11 mama wzięła dwa głębokie oddechy i przestała oddychać. I o tym, że to jest koniec, zorientowałem się dopiero wtedy, kiedy przyjechał taki pan Edek z prosektorium i pakowaliśmy mamę w prześcieradło. Zostałem sam na sali, chore zostały wyproszone, taki jest zwyczaj. I myślę sobie tak, dzisiaj czwartek, jutro piątek, gram ze Skaldami we Wrocławiu, sobota drugi koncert we Wrocławiu, niedziela wolne, poniedziałek wolne, od wtorku znowu koncerty. W związku z czym pogrzeb może być tylko i wyłącznie w poniedziałek. We wtorek. Formalności zadają się bardzo szybko. Został mi tylko ksiądz proboszcz. Całe moje życie jest, już wam mówiłem, że najważniejsza informacja dnia to nie to, co ja was będę opowiadał, bo każdy z was przeżywa 100 razy ciekawszą historię od mojej. Najważniejsza informacja, która pada na planecie Ziemia codziennie, to są czytania liturgiczne z dnia. Jakbyście sobie przypomnieli dzisiejsze drugie czytanie, to tam jest to, że ktoś nas wybrał przed założeniem świata, że my dzisiaj tutaj siedzimy. Słuchajcie, najważniejsze. I potem się mnie kiedyś pytał mi się Marek Swarnicki, jak ty dobierasz cytaty z Pisma Świętego do tych wszystkich opowieści? Ja mówię, nigdy nie dobieram, tylko jeżeli dzieje mi się jakaś przygoda, nieważne czy jestem w Japonii, czy w Australii, gdziekolwiek na świecie, jak robię wieczorne notatki z dnia, robię wyciąg czytań liturgicznych, zawsze jest o tym napisane, albo w pierwszym, albo w drugim czytaniu. Także zobaczcie, co dzisiaj się w ogóle czyta. To jest niesamowite. Jakbyście przeczytali cały okres wyborczy, co się działo ostatnio w Polsce, wszystkie sprawy z krzyżem w Warszawie, to wszystko codziennie było napisane w czytaniach liturgicznych. Słuchajcie, no szokujące, jak żyjemy wśród narodu opornego. Przeczytajcie sobie 2 tygodnie czytań liturgicznych wstecz. Słuchajcie, szok. Zobaczyłem, co będzie czytane, zanim poszedłem do księdza proboszcza. Zobaczyłem, co będziemy czytać w ten poniedziałek, kiedy będzie pogrzeb mamy. Okazało się, że ten poniedziałek to jest drugi dzień zesłania Ducha Świętego. W Kościele katolickim obchodzimy ten dzień jako Święto Matki Kościoła i w Ewangelii czytamy Kanę Galilejską. Przybiegłem do proboszcza, kumplujemy, znamy się od lat. Mówię, cześć proboszczu, mama przed chwilą zmarła, będę miał dla ciebie zajęcie, tylko mam taką wielką prośbę, żebyśmy w czasie mszy pogrzebowej nie brali czytań z liturgii pogrzebowej, tylko czytania z dnia jak leci. On zrobił taką dziwną i mówi, ty mówię, nie wygłupiaj się, bez przesady. W Kościele katolickim nie praktykuje się, żeby na pogrzebie czytać Kanę Galilejską, coś to szalał? A mnie proboszu, to ty nie słyszałeś o tym? Pół Polski dawno krzyczy, że Budziaszek zwariował. Ale popatrzcie, kochany proboszu, czy to nie cudowne, że moja mama idzie do swojego męża do grobu po 5 latach jak oblubieńca do swojego oblubieńca. Czy to nie jest piękniejsze wesele niż w Kanie Galilejskiej, bo dzieje się na rękach naszej najkochańszej Matki Kościoła? Czy wyobrażasz sobie, proboszczu, dla moich rodziców na to wielkie święto, bo mama idzie do niego po 5 latach, bo tata zmarł 5 lat wcześniej, do grobu. Czy wyobrażasz sobie piękniejszą Ewangelię niż tą Kanę Galilejską, że oni są tak się bardzo kochali przez te 53 lata i tam są znowu połączeni? Czy wyobrażasz sobie piękniejszą Ewangelię? I w momencie, kiedy staram się go przekonać, mówię, nie ma innej możliwości, musi być Kana Galilejska, nagle mam przebysł, ułamek sekundy, nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Nagle sobie przypomniałem, że kiedy przed laty pisałem moje rozważania o drodze krzyżowej, kiedy stałem pod 13 stacją, napisało mi się jedno zdanie, którego nie rozumiałem. Cezor Kościelny się nie przyczepił, poszło do druku. Dopiero dzisiaj po latach wiem, dlaczego mi się napisało takie zdanie. Jest taka wielka obietnica dla tych, którzy często powtarzają: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jest taka wielka obietnica, że Matka Najświętsza pierwsza przyjmuje jej swoje ramiona po naszym rozstaniu się z życiem ziemskim. I w genialnym Planie Bożym moja mama, jako wielka czcicielka Matki Najświętszej, miała pójść w nagrodę w Święto Matki Kościoła do nieba, a ja jak bęcwał przez 3 miesiące modliłem się o siebie dla mamy. A Plan Boży był genialny. Tyle cudownych rzeczy działo się w tym czasie, kiedy ona chorowała.
Oczywiście, że cierpiała, myśmy nieśli krzyż, ale ten szpital Narutowicza, który chodził najgorszy w Krakowie, stał się najwspanialszym szpitalem w mieście. Do dzisiejszego dnia jest tam najlepsza ludzka opieka. Techniki nie mają najlepszej, ale ludzka opieka jest najlepsza. I wiele, wiele cudowności, jeśli patrzę na zegarek, jest tragedia, bo przesadziłem już dużo, słuchajcie, to można sobie wziąć perkusję. No genialne to było rzeczy. Słuchajcie, a będziecie śledzić jeszcze kiedy życiorysy wielkich świętych maryjnych, zobaczcie, kiedy są przenoszeni na drugą stronę. Powiem polskie przypadki. Maksymilian Maria Kolbe na 15 sierpnia, święty Jacek od Rowąż na 15 sierpnia, Stanisław Kocka na 15 sierpnia. Tak można wyliczać. Potem jeszcze Jean-Marie Vianney, skończył się rok Vianney na Matkę Bożą Śnieżną. W genialnym planie Bożym moja mama jako wielka czcielka Matki Najświętszej. Moja mama przed moim narodzeniem ofiarowała mnie Matce Bożej. Potem przez 40 lat, kiedy Jasiu fruwał po świecie, robił dziwne rzeczy, nie będę wam dzisiaj opowiadał, nieustannie walczyła z Matką Bożą o mnie, trzecią tajemnicą bolesną, ciebiam ukoronowaniem, żeby się nie bać wyszydzenia z powodu Jezusa. I zawsze mówię, mamo, no cóżeś narobiła? Cóżeś narobiła najlepsze? Zamiast teraz siedzieć w domu sobie spokojnie, gdzieś tam w ogóle dokładać do kominka, to muszę jeździć po świecie. No po co, że się modliła tyle? No nie ma takiej modlitwy, która by nie została wysłuchana, a szczególnie modlitwa mamy. Słuchajcie, jak jeszcze jeździłem po świecie, jeszcze żył ojciec święty Jan Paweł II, bo zobaczycie, jak Jan Paweł II będzie przenoszony na drugą stronę, będzie w okolicach Wielkiego Święta Maryjnego. Zapomniałem o jednym, że kiedy on był ostatni raz w Krakowie, powiedział nam, daję wam największy skarb na trzecie tysiąclecie, święto Bożego Miłosierdzia. Słuchajcie, ostatni znak dla ludzkości, ludzkość na planecie Ziemia nie dostanie innego znaku od Pana Boga, tylko Boże Miłosierdzie. I słuchajcie, jeżdżę po świecie, opowiadam o różańcu, opowiadam jeszcze o jednej prośbie Matki Bożej z Fatimy, która nie została spełniona do tej pory, o pierwszosobotnych nabożeństwach wynagradzających niepokalanemu sercu Maryi. I na te spotkania przychodzi różnie, raz więcej, raz mniej ludzi. Popatrzcie się, co robi Matka Najświętsza w pierwszą sobotę kwietnia 2005 roku. Zbiera na planecie Ziemia miliony, miliony, miliony ludzi, nie tylko chrześcijan, katolików, ale muzułmanów, Żydów. Fidel Castro był w kościele, prymas Kuby pierwszy raz od wielu lat mógł wystąpić oficjalnie w telewizji kubańskiej i pokazuje, kochani, nic was tak nie połączy, jak wspólna modlitwa. Żeby nie wiem, jakie ktoś tu kombinował partię i hasła głosił, tylko wspólna modlitwa może połączyć. Ja tak, kiedy dzisiaj, piąty, trzeci dzienniczka perkusisty, kiedy czytam wspomnienia, to już my zapomnieliśmy, co się działo wtedy na początku kwietnia 2005 roku w Polsce. Ile ludzi zostało pojednanych, ile małżeń się pojednało, ile w różnych klubach, już nie mówię o kibolach, różnych w klubach piłkarskich. Słuchajcie, tyle cudownych rzeczy. A Matka Boża mówi, nic was tak nie połączy, jak wspólna modlitwa. I co się dzieje? O godzinie 20 w tą pierwszą sobotę kwietnia rozpoczęto odprawianie przy umierającym papieżu mszy świętej o Bożym Miłosierdziu, dlatego że ta niedziela trzeci to było święto Bożego Miłosierdzia. O godzinie 20 rozpoczęto odprawianie tej mszy świętej, która się skończyła o godzinie 21:37. Amen Ojca Świętego. Te wszystkie cudowne rzeczy dzieją się na naszych oczach. Tylko dlaczego my tego nie widzimy? No nie wiem. Łaska. Wszystko jest łaska. Będziecie mieć oczy, nie będziecie widzieć, być uszy, będziecie mieć, nie będziecie słyszeć. Iwan Dragiczewicz, jeden z widzących Medjugorja, do którego Matka Najświętsza przychodzi codziennie. Bóg ci zapłać, dobry człowieku, bo mnie nie wolno dawać mikrofonu. Trzeciego Matka Najświętsza przyszła do niego z Ojcem Świętym. Jan Paweł II był w złotych szatach, to znaczy niebo się raduje. Kończę jednym stwierdzeniem. Słuchajcie, pytają mnie często dziennikarze, proszę pana, a dlaczego pan przyjmuje te zaproszenia? Do szkół, do więzień, tutaj do parafii, do Matki Bożej, tutaj na urodziny. No mówię, bardzo prosta sprawa. Bo na tych spotkaniach to tylko ja korzystam. Jasiu, to jestem ja. Tylko korzystam. Pamiętam rekolekcję w Radomiu, w liceum. Jak powiedziałem, że ja korzystam, to jakiś chłopak mi przysłał kartkę. Mówi, ty, ile bierzesz za to spotkanie? Ile to u ciebie kosztuje? A mówię, gościu, no nic nie kosztuje. Bo dzięki Bogu Pan Bóg, dowcipny Pan Bóg stworzył mnie, wpuścił mnie do zespołu Skaldowie, kiedy w 65 roku było przynajmniej 5-6 lepszych perkusistów w Polsce ode mnie. Wpuścił mnie do tego zespołu, a dzisiaj, kiedy wiszą plakaty w Los Angeles, w Nowym Jorku czy w Moskwie, rekolekcje różańcowe prowadzi Jan Budziaszek, perkusista zespołu Skaldowie, to ludzie idą, a gdyby było napisane tylko Jan Budziaszek, to by nikt nie przyszedł. A dzisiaj wszyscy wiedzą, to co są Skaldowie. To na tym spotkaniu tylko ja korzystam. Jak to nic nie kosztuje, dlaczego pan mówi, że pan korzysta? No, ja bym ci to powiedzieć. To takie mam pytanie. To powiedz mi, czy może ktoś z was się zastanawiał kiedyś, dlaczego przekazujemy sobie znak pokoju dłońmi, a nie nocem, czołem czy plecami? Myśleliście kiedyś o tym? Dlaczego przekazujemy sobie znak pokoju
dłońmi, a nie nocą czołem czy plecami. Jeden z najważniejszych momentów w czasie Eucharystii. Nie przystępujcie do stołu pańskiego, dopóki nie pojednacie się z waszymi braćmi. Pada hasło od ołtarza, przekażcie sobie znak pokoju. A ty tak się rozglądasz po kościele i widzisz na przykład, o, to taka czarna dziewczyna stoi, podchodzi sobie do niej, układacie się tyłem i sobie robicie tak. Można by sobie było tak przekazać znak pokoju? Można było, ale przekazujemy sobie dłońmi. Dlaczego? Dlatego, że w dłoni jest zawarta cała informacja o człowieku, wszystkie moje zdolności, uczucia i wszystko to naprawdę, kim ja jestem w moim wnętrzu, wszystko zawarte jest w dłoni. I w momencie, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju, patrząc przy okazji głęboko w oczach można zobaczyć duszę człowieka. Całe moje wnętrze przechodzi do ciebie, a twoje do mnie. Ponieważ ja to wiem na 1000%, że każdy z was jest w czymś 1000 razy lepszy ode mnie i jedyny niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, co miał coś tak dobrego, jak ma każdy z was. Przyjąłem to zaproszenie od ojca, który już jak kat stoi teraz nade mną. Żeby wiecie, po co przyjechałem tylko? Żeby wyżebrać od was do tych dłoni. Jeżeli ktokolwiek z was po naszym dzisiejszym spotkaniu poda mi piąteczkę, będzie to największe szczęście, jakie mogłem naprawdę dzisiaj spotkać. A ponieważ szanuję wolność każdego człowieka, jeżeli ktoś nie poda ręki, w ogóle nie ma sprawy. W moich więzieniach jestem, to grypserzy nie podają nikomu ręki spoza swojego grona. A może by był ktoś między wami, że się będzie bał, że będę wysysał coś jak wampir, to nie bójcie się, bo to jest jakby branie ognia od świeczki. Świeczka, kiedy przekazuje swój ogień, ona naprawdę niczego nie traci. Ludzie tak się dziwią, jak po świecy jeżdżę, że budziaszkowi tak wszystko pasuje, że tak fruwa, że tak wszystko widzi przez różowe okulary. Ale popatrzcie się, jakie to jest proste. Czy wiecie, ilu ludzi codziennie mi podaje rękę? Ilu ludzi codziennie mi dobrze życzy? A ilu jeszcze obiecuje modlitwę? Nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Objechałem kulę ziemską wiele razy w koło, byłem wszędzie, zakosztowałem wszystkich rozkoszy tego świata, a teraz tylko wiem jedno. Jedyna rzecz, która się w życiu liczy, to jest przyjazny dotyk dłoni drugiego człowieka. A to dostałem jako dar od Matki Bożej, która mówi, kiedy powiedziała mi w pierwszej tajemnicy różańcowej. Sama się martwiła. Jak to się stanie, przecież nie zna męża. Ale potem gdzieś mówi, nie bój się, Pan Bóg jest wszechmogący. Ty masz się tylko zgodzić, niczego nie kombinuj, tylko zgódź się. No powiedz tak, no, fiat, dobra, nic więcej, tylko tak, zgadza się? Pozwolisz, żebym cię prowadził, mówi anioł? No dobra, to pozwalasz? Ale nie kombinujesz, nic nie wymyślasz, żadnych nawet konceptów. 20 lat chodziłem też po Polsce, prosiłem, żeby taki koncert zrobić, jak się go dzisiaj robi w Rzeszowie. Jedyne miasto w Polsce, gdzie może coś takiego się odbywać. I to nie wiadomo jeszcze, jak to będzie trwało długo.